Cześć, witajcie. Znowu wzór ze szkicem. Wzór, który możecie dziergać na okrągło, to znaczy na okrągło, jeżeli robię. Ja zawsze będę mówiła w ten sposób, bo niektórzy ci z Was, co są początkujący, nie wiedzą, co mamy na myśli, pisząc czy mówiąc na okrągło, czy na około. Mam na myśli na drutach z żyłką, jeżeli zamykacie w krąg Waszą robótkę, albo jeżeli robicie na 5 drutach. Nie macie wtedy rzędów, nie macie tylnej ściany, nie macie tylnej strony, tylko cały czas robicie przednią stronę, dlatego mówimy na około, na okrągło, na około, na okrągło. Jest obojętne, wiecie, o co mi chodzi. Albo robimy na 5 drutach, albo na 2 drutach. To jest bez różnicy, ten wzór nadaje się na każdy jeden projekt. Tak wygląda jego prawa strona. Ja mam tutaj 3 raporty. Liczba oczek na raport podzielona jest przez 13. Jeżeli robicie na 5 drutach, jest przez 13. Jeżeli robicie na 2 drutach, przez 13 plus 6 oczek dla symetrii. To znaczy tych 6 oczek nie ma, jeżeli robicie na okrągło. Na wysokość mamy 14 rzędów albo 14 okrążeń. Rzędy parzyste. Rzędy, jak mówię rzędy, to mam na myśli to, jak robimy na 2 drutach. Parzyste rzędy, to znaczy drugi, czwarty i tak dalej, robimy tak, jak oczka schodzą z drutu. Jeżeli tu mamy w pierwszym rzędzie lewe oczka, to one w drugim rzędzie, w czwartym rzędzie i tak dalej schodzą jako prawe i tak też je przerabiamy. Narzuty, to są te zielone, przerabiamy w rzędach w lewej stronie na lewo. Jeżeli robimy na około, czy na 5 drutach, oczywiście tego tu nie mamy, ta czerwona skrzynka to jest nasz raport, to robimy drugie okrążenie. Powtarzamy 2 lewe, 2 prawe, 2 lewe, 4 prawe i tak dalej, i tak dalej. Trzecie okrążenie robimy tak, jak tutaj widać jest na szkicu. Czwarte robimy identycznie, z tą tylko różnicą, że tu przerabiamy na prawo te w czwartym okrążeniu. Te 2 razem, co robiliśmy, przerabiamy na prawo. Narzuty przerabiamy na prawo, nie tak jak w rzędach na lewo, tylko na prawo i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo łatwe. Nie będę Wam zabierała czasu, żeby mówić Wam dokładnie co i jak w trakcie robótki. Zobaczycie, może jeszcze tylko szybciutko. To są lewe oczka, tak zaznaczyłam lewe oczka. Te zielone to są narzuty. Niebieskie to są prawe oczka. Fioletowe z kropeczką to są 2 razem przeciągnięte. One skłaniają się na lewo. I te czerwone 2 razem ze skłonem na prawo. Ja z Wami będę robiła dzisiaj jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Szkic możecie sobie przerysować, on nie jest trudny i zabieramy się do roboty. Pierwszy rząd. My robimy rzędy, bo robimy na 2 drutach. Oczko brzegowe, następnie mamy na czarno zaznaczone 2 oczka lewe. Kolejne 2 oczka to są oczka prawe. I znowu 2 lewe. 4 oczka, które przerabiamy na prawo. Pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. A następnie mamy znowu 2 oczka lewe i 1 oczko prawe.
Jeżeli robicie więcej raportów, to powtarzacie znowu od pierwszego oczka. I dopiero na końcu, tak jak ja w tej chwili już po pierwszym raporcie, robicie tych 6 oczek dla symetrii, 2 lewe, 2 prawe i 2 lewe. W okrążeniach oczywiście nie macie tych oczek dla symetrii. To był pierwszy rząd, drugi rząd przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. Jesteśmy teraz w trzecim rzędzie, czy w trzecim okrążeniu i w okrążeniach oczywiście nie mamy tego oczka brzegowego i rozpoczynamy trzeci rząd. Oczko brzegowe, 2 oczka, które przerabiamy na lewo. Następnie mamy na czerwono, jak widzicie, 2 oczka razem ze skłonem na prawo. Wsuwamy nasz prawy drut pod kolejne 2 oczka, które są na lewym drucie. Przeciągamy włóczkę i w ten sposób robimy 2 oczka. Jak spojrzycie, one skłaniają się w prawą stronę. Następnie na zielono mamy 1 narzut i na czarno 2 oczka lewe. Na fioletowo zaznaczyłam fioletowy kolor z kropeczką, ten znaczek. 2 oczka ze skłonem na lewo, ale przeciągnięte. A więc pierwsze oczko, które jest na lewym drucie. Czekajcie, postaram się jeszcze troszeczkę bliżej do Was przyjść. To już jest. Pierwsze oczko zdejmujemy, nie przerabiamy. Drugie oczko przerabiamy na prawo. To zdjęte, nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Na niebiesko zaznaczyłam 2 oczka prawe, a następnie mamy na czarno 2 oczka lewe. Jedno znowu na prawo i narzut na zielono. I tak powtarzacie tyle raportów, ile potrzebujecie na Wasz projekt i dopiero na końcu, tak jak ja już teraz, robicie te 6 oczek dla symetrii, 2 lewe, 1 narzut. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy na prawo, to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym i 2 oczka lewe. Oczywiście robiąc na 5 drutach nie macie tych oczek dla symetrii. To był trzeci rząd, czwarty przerabiacie tak jak oczka schodzą z drutu. Pamiętajcie, żeby narzuty przerabiać na lewo, jeżeli robicie naokoło, to na okrągło, to przerabiacie je na prawo. Rząd piąty. Oczko brzegowe, 2 oczka na lewo. Pierwsze i drugie. Następnie mamy 1 narzut, 1 zdejmujemy, nie przerabiamy. Kolejne oczko przerabiamy na prawo. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. 2 oczka na lewo i znowu jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy, to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy jedno oczko prawe, 2 lewe i znowu jedno prawe, 1 narzut i jedno oczko prawe. U mnie raport zakończony i robię moich 6 oczek po raporcie. 2 lewe, 2 razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki. Robimy 1 narzut i 2 oczka lewe. I u mnie jest już oczko brzegowe. To był 5 rząd. Jesteśmy w 7 rzędzie. Brzegowe i 2 lewe. Następnie mamy 2 razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod 2 przednie ścianki i przeciągamy włóczkę. Robimy 1 narzut i 2 oczka, które przerabiamy na lewo. Kolejne 2 oczka. Jedno zdejmujemy, nie przerabiamy. Drugie przerabiamy na prawo. To zdjęte, nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. 2 oczka, które przerabiamy na lewo. Jedno prawe, narzut i 2 prawe. I tak powtarzacie
tyle raportów, ile potrzebujecie na Wasz projekt. Na końcu robicie 6 oczek dla symetrii. To ja już teraz robię, bo ja tylko jeden raport robię. 2 lewe narzut. Jedno zdejmujemy, drugie przerabiamy. To zdjęte przeciągamy nad tym przerobionym i 2 oczka lewe i oczko brzegowe. To był 7 rząd. Jesteśmy w tej chwili w 9 rzędzie, czy w 9 okrążeniu. Rozpoczynamy 2 oczka lewe, narzut, jedno zdejmujemy, drugie oczko przerabiamy na prawo. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Kolejne 2 oczka przerabiamy na lewo. Narzut, jedno prawe, 2 lewe, 2 prawe i na czerwono, momencik, to jest to drugie prawe, i na czerwono zaznaczyłam 2 oczka razem ze skłonem na prawo. A więc wsuwamy nasz prawy drut pod kolejne 2 oczka, które są na lewym drucie, widzicie tu, przeciągamy włóczkę i w ten sposób robimy 2 oczka razem ze skłonem na lewo. I u mnie, na prawo, przepraszam. I u mnie już są te oczka po raporcie, 6 oczek po raporcie, 2 oczka razem, narzut i 2 lewe. I oczywiście oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był 9 rząd. Rozpoczynamy 11 rząd. Brzegowe 2 oczka lewe. Następnie mamy 2 oczka razem ze skłonem na prawo, a więc wsuwamy prawy drut pod przednie 2 ścianki i przeciągamy włóczkę. Robimy jeden narzut i 2 oczka, które przerabiamy na lewo. Następnie mamy jedno prawe oczko, narzut i znowu jedno prawe. 2 oczka na lewo. Jedno prawe i 2 razem ze skłonem na prawo. I tak powtarzacie taką ilość raportów, jaka potrzebna jest na Wasz projekt i dopiero na końcu, tak jak ja teraz, robicie 6 oczek dla symetrii. 2 na lewo, narzut, jedno oczko zdejmujemy, nie przerabiamy, kolejne oczko przerabiamy na prawo i to zdjęte, nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Na końcu mam 2 oczka lewe i oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. To był 11 rząd, 12 przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. No i doszliśmy już prawie do końca. 13 rząd, oczko brzegowe, 2 lewe. Następnie jest narzut. Jedno zdejmujemy, nie przerabiamy. Kolejne oczko przerabiamy na prawo. To zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Robimy 2 oczka na lewo, następnie 2 oczka prawe, narzut, jedno oczko prawe, 2 na lewo i 2 razem ze skłonem na prawo. To są te na czerwono zaznaczone. I u mnie już są oczka po raporcie, 6 oczek po raporcie, 2 lewe, 2 razem ze skłonem na prawo, narzut i 2 oczka lewe. No i oczko brzegowe. To był 13 rząd, 14 przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne, żebyście w rzędach, jeżeli robicie na 2 drutach, żebyście narzuty przerabiali na lewo, robiąc na 5 drutach, narzuty przerabiacie na prawo. A więc, tak jak tu mam narzut z poprzedniego rzędu, popatrzcie, przerabiam go w tej chwili na lewo. Kładę nić normalnie na lewy drut i przerabiam to oczko, ten narzut na lewo. Zaraz będziemy mieli jeszcze jeden narzut, to pokażę Wam, jak go przerabiać na 5 drutach, czy na drutach z żyłką.
I zobaczcie, tu jest kolejny narzut. Jeżeli robicie naokoło, to przerabiacie go całkiem normalnie na prawo. To znaczy, wsuwacie prawy drut pod przednią ściankę tego narzutu i przeciągacie włóczkę. To jest naprawdę bardzo łatwy wzór. Jak widzicie, ja staram się naprawdę pokazywać Wam wzory i trudniejsze dla tych z Was, którzy są zaawansowani, i bardzo często pokazuję wzory, które są dla tych z Was, którzy są początkujący. To jest dla mnie ważne, żeby również ci z Was, którzy dopiero rozpoczynają uczyć się na drutach, żeby też z tego mieli jakieś korzyści. Popatrzcie, w ten sposób wygląda, tak wygląda nasz wzór po przerobieniu jednego raportu na szerokość i dwóch raportów na wysokość. Tu są dwa raporty w tej chwili na wysokość. Tak jak powiedziałam, szkic możecie sobie albo przerysować na początku tego wideo, weźcie sobie na pauzę wideo i przerysujcie, przepiszcie sobie, albo prześlę Wam go na Facebook czy na mailu, tylko pamiętajcie, żeby mi podać adres maila. To wszystko, moi drodzy. Serdecznie Wam dziękuję, żeście znowu gościli na moim kanale. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym moim wideo, na które już dzisiaj Was serdecznie zapraszam. Na razie, cześć.